z Was na pewno myśli, że sztuka cyrkowa to tylko jest zarezerwowana dla artystów cyrkowych, co nie jest prawdą, ponieważ cyrkowcy nie urodzili się żonglując 5 piłeczkami, tylko się tego uczyli. Okazało się, że żonglerka świetnie poprawia całą sprawność fizyczną i umysłową również, co się każdemu przyda. I chciałabym Wam to pokazać. I teraz każdy weźmie sobie 4 piłeczki. Ej, zamień się, ty masz fajniejsze. Kładziemy piłeczki i idziemy na drugą stronę sali. Pamiętamy, które są nasze, tak? Na hasło start biegniemy po jedną piłeczkę, odkładamy na miejsce i tak 4 razy. Sztuka cyrkowa to nie tylko zabawa. Wykonywanie trików cyrkowych sprzyja rozwojowi umysłu. Po miesięcznym ćwiczeniu żonglerki w naszym umyśle tworzą się nowe połączenia nerwowe. Zyskujemy koordynację wzrokowo-ruchową. Nasz refleks się zwiększa. Ćwiczymy pamięć, ćwiczymy myślenie przestrzenne. Każdy bierze sobie, wybiera jedną piłeczkę, którą kładziemy przed sobą. Waszym zadaniem jest podnieść tą piłeczkę do chciał. Tak? No i jedziemy. Hop. Super! Kiedyś jak byłam mała, to codziennie chodziłam do cyrku, bardzo mi się podobało. Teraz już trochę mniej, ale wydaje mi się, że to jest fajna sprawa. Jestem na profilu siatkówka. To gram w siatkówkę, no i to trenuję. A to mogłem spróbować teraz czegoś nowego. Rzeczy, z którymi się nigdy nie spotkałem. Zajęcia były bardzo ciekawe i bardzo mi się podobały. Mogłabym mieć takie na WF-ie. Żaden cyrkowiec nie urodził się żonglując 5 piłeczkami. Żeby żonglować piłeczkami, należy po prostu to ćwiczyć. Ale ręka się... Zajęcia cyrkowe, które dzisiaj widziałem, to ciekawa propozycja dla uczniów. Myślę, że to jest inna forma aktywności fizycznej, która tak jak widać interesuje młodzież.